oglądasz Disney Junior na YouTube. Czy pomożesz nam udekorować choinkę w Disney Junior? Rozpakuj 6 ozdób, grając z nami w grę. Które z tych pudełek wygląda na prezent od Blue? Może to? Nie, ten prezent jest chyba od Giganto. A może to pudełko? Nie, nietoperze są w stylu wampiriny. Może w takim razie to? Tak! Dzięki, Blue! A teraz zawieźmy ozdobę od Blue na choince. Pora na kolejną rundę! Zgadnij, od kogo jest ten prezent? Może opakowanie podsunie ci odpowiedź. Czy to prezent od Iny? Nie, prezent od niej miałby motywy z nietoperzami. A może od Goofiego? Nie, to nie wygląda na jego dzieło. A może od Gexona? Tak! Dzięki, Gexon! A teraz zawieźmy ozdobę od Gexona na choince. Tak! Doskonale! Zgadnij, od kogo jest ten prezent? Może potrząśnijmy pudełkiem dla ułatwienia. Uwaga, trzęsiemy! Słyszysz to? Który z naszych przyjaciół wydaje takie dźwięki? Masz już jakiś pomysł? Zgadza się! To Kajon! Dzięki, Kajon! A teraz zawieźmy ozdobę od Kajona na choince. Zgadnij, od kogo on jest? Może opakowanie podsunie ci odpowiedź. Czy to prezent od Kajona? Nie, prezent od niego miałby mniej kokardek. A może od Rolliego? Nie, to nie wygląda na jego dzieło. A może od Mini? Tak! Dzięki, Mini! A teraz zawieźmy ozdobę od Mini na choince. Rozpakujmy kolejne pudełko. Zgadnij, od kogo jest ten prezent? Może od Gexona? Nie, Gexon nie robi takich śnieżnych wampirów. A może od Bingo? Nie, to też nie od niej. A czy Ina robi śnieżne wampiry? Tak! Dzięki, Ina! A teraz zawieźmy ozdobę od Iny na choince. Został ostatni prezent! Kolejna ozdoba jest od naszego przyjaciela Fredzia. Nie spuszczaj oka z pudełka, w którym się ukryje, żeby odnaleźć dzisiejszą ozdobę. Wszyscy gotowi? Zaczynamy! W którym pudełku ukrył się Fredzio? Zawołaj, jeśli znasz odpowiedź. Zgadza się! Tutaj jest! Dzięki za prezent, Fredziu! A teraz zawieźmy ozdobę od Fredzia na choince. Bardzo dziękujemy za pomoc w dekorowaniu naszej choinki. Wesołych świąt życzy Disney Junior! Stuknij w ekran, by obejrzeć więcej i przełącz się na Disney Junior, gdzie czekają na ciebie twoje ulubione programy.